Inspektoratem Uzbrojenia dotyczących opracowania i dostaw nowoczesnego sprzętu dla Sił Zbrojnych RP. Gości powita prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, pan Sebastian Chwałek. Szanowny panie prezydencie, panie ministrze, panowie ministrowie, szanowni oficerowie, panie generale, panowie generałowie. Jest to dla mnie wielki zaszczyt powitać tak szacownych gości na naszym stoisku, na stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej. W dzisiejszym dniu podpisaliśmy i podpiszemy najważniejsze umowy, które pozwolą Polskim Siłom Zbrojnym uzupełnić niezbędne zdolności, a Polskiej Grupie Zbrojeniowej zrealizować je z dużym efektem dla obrony Polski, polskiego nieba. Dziś pan minister za chwilę zatwierdzi najważniejszą w historii, największą w historii polskiej zbrojeniówki umowę na pozyskanie systemów obrony powietrznej krótkiego zasięgu, których wykonawcą będzie Polska Grupa Zbrojeniowa. Podpiszemy też kilka innych umów. Panie prezydencie, panie ministrze, jesteśmy gotowi do wielkiego wyzwania, jakim jest dostawa tego rodzaju uzbrojenia dla polskich sił zbrojnych. Przygotowaliśmy się do tego. Wiemy, że jest to olbrzymie wyzwanie, ale temu wyzwaniu sprostamy. Nie zawiedziemy sił zbrojnych, nie zawiedziemy państwa polskiego i spółki z Polskiej Grupy Zbrojeniowej przygotują uzbrojenie, które zostanie zamówione. Dziękując jeszcze raz za tę obecność, liczę, że kolejne salony, kolejne nasze spotkania będą owocowały równie ważnymi kontraktami. Bardzo dziękuję panie prezydencie za obecność, panie ministrze. Dziękujemy serdecznie za obecność i dziękujemy za zaufanie, jakim polskie siły zbrojne i pan minister obdarzył polskie zakłady zbrojeniowe z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie prezesie. Jako pierwsza zostanie zatwierdzona przez ministra obrony narodowej umowa ramowa dotycząca pozyskania zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego zasięgu o kryptonimie NAREW. Zapraszam pana ministra Błaszczaka do złożenia podpisu na dokumencie. NAREW to jeden z najważniejszych i największych programów planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Wymaga on zaangażowania setek specjalistów z doświadczeniem w systemach łączności i dowodzenia, radiolokacji, elektrooptyki, mechaniki, aerodynamiki, automatyki, chemii paliw i w innych obszarach powiązanych z pozyskaniem zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego zasięgu. Bardzo dziękuję panie ministrze. Na scenę poproszę pana prezesa Sebastiana Chwałka i pana pułkownika Artura Kuptela, którzy będą sygnatariuszami kolejnych umów. Najpierw zostanie podpisana umowa pomiędzy spółką Rosomak SA a Inspektoratem Uzbrojenia na opracowanie i dostawę wozów rozpoznawania skażeń Rosomak RSK. To specjalistyczny wariant zabudowany na KTO Rosomak, pozwalający oddziałom wojsk chemicznych na wykrywanie, rozpoznawanie oraz obrazowanie skażeń, na jakie mogą natrafiać żołnierze podczas realizacji zadań. Kolejna umowa zostanie zawarta pomiędzy PIT Radwar SA a Inspektoratem Uzbrojenia i dotyczyć będzie dostawy interrogatorów systemu IFF, w tym 39 egzemplarzy interrogatorów średniego zasięgu ISZ-50 oraz 9 egzemplarzy interrogatorów dalekiego zasięgu IDZ-50. Interrogatory to systemy, które pozwalają sprzętowi wojskowemu rozpoznawać, kto swój, a kto wróg. Będą one montowane na stacjach radiolokacyjnych. Bardzo dziękuję.
Została także zawarta umowa pomiędzy Pitradwar SA a Inspektoratem Uzbrojenia, która dotyczy dostawy laboratorium radaru NUR-15M kryptonim Odra. Laboratorium to przeznaczone jest do szkolenia, obsług załóg radarów NUR-15M znajdujących się na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Proszę teraz pana prezesa Chwałka o zajęcie miejsca. Pana pułkownika Kuptela proszę o pozostanie, ponieważ za chwilę podpisana zostanie ostatnia dziś umowa pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia oraz firmą Saab AB. Jej przedmiotem jest dostawa systemów symulacji pola walki dla Sił Zbrojnych RP. I would like to invite Ms. Åsa Tegström, Vice President of Saab AB Company, to sign the document. Bardzo dziękuję. Thank you very much. Teraz o zabranie głosu chciałbym prosić prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Szanowny panie ministrze obrony narodowej, szanowni panowie generałowie z szefem sztabu generalnego na czele, szanowni państwo prezesi, wszyscy drodzy goście tegorocznych targów uzbrojenia w Kielcach. Panie ministrze, panie prezesie, bardzo serdecznie gratuluję i muszę powiedzieć, że ogromnie się cieszę z zawarcia tych umów. Cieszę się podwójnie. Z jednej strony cieszę się, że w ogóle umowy zostały zawarte, co oznacza dalszy postęp modernizacji polskiej armii. I to niemały, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że pierwsza umowa, którą pan minister podpisał osobiście, to ramowa umowa na realizację zestawu NAREW. Największy kontrakt i najbardziej skomplikowany w historii polskich sił zbrojnych. Kilkadziesiąt miliardów złotych, proszę państwa, na w sumie prawie 400 wyrzutni, z których mogą być i będą wystrzeliwane rakiety krótkiego zasięgu obrony powietrznej naszego kraju. Wreszcie realizujemy to ważne zadanie na najwyższym światowym poziomie i uzupełniamy te elementy tarczy obrony przeciwrakietowej, przeciwlotniczej naszego kraju. Także to bardzo ważny moment. Oczywiście kontrakt będzie realizowany przez lata. Umowa jest ramowa, bo ona będzie wypełniana całym szeregiem umów na dostawę konkretnych już elementów tego systemu od poszczególnych partnerów konsorcjum PGZ NAREW, którzy będą to realizowali. Wszystkie te firmy są naszymi firmami rodzimymi, polskimi. Jeszcze raz bardzo gratuluję i panu ministrowi, i panu prezesowi, że ta umowa została zawarta. Ale proszę państwa, wszystkie te dzisiaj zawarte umowy są istotne. Ta, którą państwo widzieliście jako ostatnią, która przygotowuje system symulacji pola walki, który będzie wykorzystywany w Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku. Co ważne, system ten jest kompatybilny z systemami sojuszniczymi, a więc jak przybędą do nas na ćwiczenia wojska sojusznicze, na przykład wojska amerykańskie, będzie można ich system symulacji pola walki z naszym systemem skomunikować i w ten sposób prowadzić ćwiczenia, a więc najnowocześniejsze możliwe rozwiązania będą rzeczywiście wdrażane w Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku. Interrogatory, proszę państwa, krótkiego i średniego zasięgu, bardzo ważny element, który pozwala rozpoznawać właśnie w systemie swój obcy, a więc identyfikować się jednostką sprzętu bojowego. Niezwykle to jest istotne. Wiadomo, na dzisiejszym polu walki właściwie element niezbędny do tego, żeby jak największe bezpieczeństwo było żołnierzy, którzy prowadzą działania. Proszę państwa, samowozy opancerzone Rosomak, doskonale wszystkim znane, ale tym razem w wersji rozpoznawania skażeń, a więc dla wojsk
chemicznych. Cieszę się bardzo, bo to też olbrzymi kontrakt, 500 000 000 zł jest przeznaczone na realizację tego kontraktu. Cieszę się, że ten nowoczesny sprzęt trafi już wkrótce do naszych wojsk chemicznych i tutaj też ta modernizacja będzie bardzo wyraźnie widoczna. Proszę Państwa, no to jest realizacja tego programu, o którym wielokrotnie z panem ministrem Mariuszem Błaszczakiem mówiliśmy, programu modernizacji polskiej armii na lata 2017-2026. Oczywiście te procesy trwają i one potrwają, bo są rzecz jasna cykle produkcyjne, muszą być zrealizowane wszystkie tutaj konieczne elementy proceduralne, ale proszę Państwa, można być pewnym, że ten sprzęt trafi do polskich żołnierzy, że polscy żołnierze dzięki temu będą lepiej wyposażeni, będą mieli nowocześniejszy sprzęt, będą też mogli bezpieczniej realizować swoje zadania, do których przede wszystkim należy zadanie stania na straży bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, czyli naszego kraju i naszego bezpieczeństwa. Panie ministrze, jeszcze raz dziękuję, gratuluję i również dziękuję za współpracę przy tych wszystkich działaniach pomiędzy mną, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, Ministerstwem Obrony Narodowej. Cieszę się, że nam się ta współpraca dobrze układa, czego efekty widać na razie na papierze, a mam nadzieję, że zobaczą je w praktyce żołnierze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. O zabranie głosu proszę pana ministra Mariusza Błaszczaka. Szanowny panie prezydencie, panie ministrze, panie prezesie Polskiej Grupy Zbrojeniowej, panowie generałowie, dowódcy Wojska Polskiego, żołnierze Wojska Polskiego, szanowni państwo. Rzeczywiście pan prezydent wielokrotnie podkreślał, że jednym z priorytetów pana prezydenta jako zwierzchnika sił zbrojnych jest modernizacja wyposażenia Wojska Polskiego. Panie prezydencie, ten proces konsekwentnie realizujemy, wprowadzamy w życie. Dziś dziękuję za to, że pan prezydent jest obecny podczas podpisania tych umów. To są jedne z wielu umów. Będziemy ten proces rozwijali w przyszłości, dlatego że bezpieczeństwo Rzeczypospolitej jest niezbędnym warunkiem do rozwoju naszego kraju, naszej ojczyzny. W związku z tym ten najwyższy, jeżeli chodzi o kwotę pewnie, i skomplikowany kontrakt, który przed chwilą został zawarty z Polską Grupą Zbrojeniową. Ja bardzo się cieszę, że PGZ właśnie podjął się tej misji integracji i stworzenia zestawów rakietowych przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, które trafią na wyposażenie Wojska Polskiego, które rzeczywiście uzupełnią system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, które stanowić będą też, mam nadzieję, w przyszłości produkt eksportowy Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Liczymy na to, nie tylko na wyposażenie Wojska Polskiego w zestawy z programu operacyjnego NAREW, ale także na to, że NAREW stanie się marką Polskiej Grupy Zbrojeniowej, a więc w związku z tym także marką polską, marką eksportową w przyszłości. Pozostałe umowy rzeczywiście są podpisane zarówno z Polską Grupą Zbrojeniową, jak i z naszym partnerem szwedzkim, a chodzi o to, żeby w jak najkrótszym przedziale czasowym trafiała broń do żołnierzy Wojska Polskiego. Chciałbym jeszcze w dwóch zdaniach podkreślić wagę podpisanej umowy jako ostatniej w kolejności, umowy, dzięki której powstanie na poligonie w Drawsku Pomorskim kompleksowy system symulacji pola walki, ale jednocześnie na czterech pozostałych poligonach, na poligonie w Orzyszu, w Nowej Dębie, w Żaganiu i w Wędrzynie, będą również możliwe, dostępne symulacje, tak żeby stworzyć jeden duży system, dzięki któremu polscy żołnierze i żołnierze wojsk sojuszniczych będą mogli podnosić swoje umiejętności. Rzeczywiście miałem sposobność obserwowania pracy tego systemu, szkolenia przy wykorzystaniu tego systemu. To jest zmiana epokowa. To tak jak już wielokrotnie wspominaliśmy o tym, że wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt i dokonujemy przełomu technologicznego, tak w przypadku tej
ostatniej umowy. Będzie to niewątpliwie przełom w szkoleniu żołnierzy Wojska Polskiego. A wszystko to robimy dlatego, żeby nasza ojczyzna była bezpieczna. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Zapraszam teraz pana prezydenta Dudę, pana ministra Błaszczaka, pana prezesa Chwałka, przedstawicieli Wojska Polskiego tutaj pod scenę na pamiątkowe zdjęcie. I would like to also invite Ms. Åsa Ekström for a group photo.